zdrowia. Czy Ameryka ma interweniować wojskowo w Wenezueli? Oto jest pytanie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jest taki chłopak, on prowadzi kanał Bez Planu. Bez planu, no ma już chyba ze 300 tysięcy subskrybentów. Popularność zdobył, kiedy tam nagrywał podróż na motorze z dziewczyną w dalekiej Azji, Wietnam, Burma i tak dalej. No ale się przykolegował też z Wenezuelą. Kiedyś pokazywał tam te filmy z dziewczyną, teraz już bez tej dziewczyny pokazuje, ale wygląda na to, że lubi jeździć o tej Wenezueli. No jest, sprawa jest makabryczna w tej Wenezueli. W tej Wenezueli jest po prostu taki socjalizm, tak jak był w PRL-u do lat 80. do Solidarności, tyle tylko, że jest jeszcze gorzej. No bo to jest 2019 rok i gorzej dlatego, że komuniści. Naród wybrał socjalizm w 1909 roku, czyli 20 lat temu, z własnej nieprzymuszonej winy. No i socjaliści przerobili jeden z najbogatszych krajów na jeden z najbiedniejszych krajów. I miliony ludzi wyjeżdża, miliony ludzi po prostu głoduje. Doprowadził do totalnej klęski. No i teraz jest pytanie, czy Nicolás Maduro, czy Ameryka powinna wejść, czy tam powinna wejść i cokolwiek zrobić. Prawda jest taka, że Wenezuela została opanowana w zasadzie przez te za Chaveza i za Maduro po prostu agentami z Kuby, z Rosji i w zasadzie pomocnikami irańskimi. Chiny również tam trzymają swoją rękę w tym wszystkim, ale od strony nie bardzo politycznej, tylko no, finansowej. Oni starają się złapać ten wielki kraj, te bogactwa, tą ropę i tak dalej. No i potrzebują rynków zbytu i tak dalej. Tego swojego komunizmu nie muszą wprowadzać, no bo Maduro wprowadza socjalizm. Także że oni wszyscy jakoś tam raczej nie mają za dużo wspólnego, ale jedyne co mają wspólnego to jest to, żeby załatwić Amerykę, żeby zlikwidować, zminimalizować tą amerykańskie wpływy NATO. No i w zasadzie im nie zależy na tym, żeby się wycofywać. Nie ma potrzeby, żeby się wycofywać. Mają cały taki zespół tych bandytów, kryminalistów, którzy wykonują tą robotę. Tak jak widać było na tych i z opowiadań w tej Wenezueli, no to tam są po prostu szwadrony śmierci. Nie mają oznaczeń, jeżdżą, robią co chcą. Tam jest po prostu dzika Afryka. I no strasznie ci ludzie cierpią tam. Żyją, ale cierpią. No administracja Trumpa, no to starała się to bez jakichś tak interwencji zbrojnych załatwić. To były sankcje, no i proponowali spore pieniądze najróżniejszym tym generałom militarnym, za zmianę, powiedzmy, sztandaru, no tak można powiedzieć, za dezercję. No nie wiadomo, ilu tam z nich wyszło, no bo wiadomo, że to jednak grozi śmiercią wszystkich ludzi naokoło, szczególnie w rodzinie i tak dalej, także to nie jest takie proste, żeby wyjechać, tak jak wiadomo, co Jaruzelski i jego banda zrobiła polskiemu generałowi. Jego dwóch synów zginęło, mordowali go naokoło. Tak, no część mówi, że był zdrajcą, no ale prawda jest taka, że jednak reżim no ma długie macki. Hawana, Moskwa i Teheran, łącznie z kredytami tymi finansowymi chińskimi, no to jednak tych bandziorów, którzy tą całą cały ten kraj jakoś krajem rządzą, no dają im to, że jest taki powiedzmy
status quo, jest sytuacja na dzień dzisiejszy, to jest to, co mniej więcej zrobił Jaruzelski stanem wojennym, od stanu wojennego w zasadzie do Magdalenki ustawił sobie to, że został wybrany prezydentem wolnej Polski. No Maduro przypuszczalnie nie będzie wybrany prezydentem wolnej Wenezueli, no, ale na pewno wszyscy ci ludzie, którzy są przy żłobie teraz, oni za jakiś czas po prostu doprowadzą, zgodzą się na jakiś okrągły stół, no i dadzą opozycji jakąś część miejsca, a wszystkie te bandziory po prostu będzie gruba kreska, tak jak była w Polsce, i wszyscy ci, co mordowali, ci wszyscy zomowcy, wszyscy, cała ta mafia, która bije ludzi kijami, no zomowcy, policja i milicja, i oni po prostu pozmieniają szyldy i będą zaczną nowe życie, a ta szara masa tych Wenezuelczyków po prostu no, nie będzie głodowała, nie będzie zjadała zwierząt. Ci ludzie wszyscy, którzy wyjechali w świat z tej Wenezueli, no to już nie wrócą do tej Wenezueli. Także, że Wenezuela, tak jak Polska, też została wysączona przez socjalizm i się nie odbuduje, a te wszystkie mordy czerwone, które rządziły, to będą rządziły. No, obywatele Wenezueli no są odważni, tak jak i Polacy protestowali, jak mieliśmy te wszystkie strajki i wychodzenie na ulicę, no to tak podobnie tam się dzieje, powiedzmy, w Wenezueli, no ale jest dużo bitych, dużo skatowanych, to wsadzani są do więzienia, dzieci, rodziny i wszyscy naokoło są terroryzowani, czyli to jest dokładnie to samo, co było za Jaruzelskiego i za polskiego socjalizmu, także to jest identyczna sprawa, tyle tylko, że był tam prezydent, który, no oni mieli tam różne takie przemieszczenia i mówili, że Maduro jest uzurpatorem, no bo on wybrał jakąś komisję, która jego wybrała i tak dalej, a ten Juan Guaido był pierwszy wybrany przewodniczący, prezes, powiedzmy, nowego rządu. No, ludzie trochę się zdenerwowali, no bo on rozmawiał z Maduro w Oslo, no ale później powiedział, że już te rozmowy są zerwane. No ale to Wenezuelczycy trochę powiedzmy stracili ten zapał do wszystkiego. No i teraz jest pytanie, czy Wenezuela potrzebuje pomocy, tak jak francuski ruch oporu w czasie II wojny światowej przeciwko Niemcom, czy powiedzmy nikaraguańscy kontras, którzy dostawali pomoc przeciwko dyktatorowi Danieli Ortegi i tak dalej. No czy to jest moment, czy to jest na moment na wkroczenie do Ameryki? Cała ta okupacja, całe to uzależnienie Wenezueli od tych zagranicznych sił, od Kuby, no to w zasadzie no to ten socjalizm, cały ten socjalizm, no to na tym właśnie to polega. To tak jak w Polsce były Urząd Bezpieczeństwa, był prowadzony od po wojny, pod 45 roku w Polsce przez Rosjan, no to w Wenezueli cały ten Urząd Bezpieczeństwa jest w zasadzie prowadzony przez Kubańczyków i oni cały ten system polityczny, policyjny, to oni mają w ręku. Oni przesiągnęli też całą politykę. Także, że wojskowa akcja jakaś taka militarna, no to dużo by nie dało, bo większość powiedzmy ministerstwa, te socjalne misje, czyli misje to tam, gdzie oni dostają te jedzenie,
różne te dowody osobiste, paszporty, miejsca, powiedzmy te porty i lotniska, no to wszystko jest kontrolowane przez Kubańczyków. Media socjalne, te wszystkie, to ten wielki brat kubański po prostu trzyma na tym rękę i dlatego ci żołnierze wenezuelscy za dużo zrobić nie mogą, no bo nie mogą, no bo tam nie ma, cała ta wierchuszka, to powiedzmy jest kubańska, tak jak cała ta wierchuszka w Polsce to była powiedzmy ruska, no i to jest dokładnie to samo. No i co teraz można zrobić? No, ludzie mówią, że Ameryka powinna szkolić, powiedzmy, ludzi, którzy wyjechali i z powrotem ich wysyłać jako bojowników. Także bojownicy byliby wytrenowani, zorganizowani i wyposażeni przez sprzęt powiedzmy w Ameryce i całym tym w świecie zachodnim, żeby wrócić i walczyć z Maduro. No jest to dosyć odważna propozycja, to jest powiedzmy już otwarta wojna. No przypuszczalnie dużo ludzi byłoby skłonnych pojechać i walczyć, tak jak można powiedzieć, dużo ludzi pojechało z Francji, z tego walczyć dla ISIS, no to zawsze to ciekawie właśnie, że teraz Irak skazał na śmierć chyba 8 czy 10 Arabów z Francji, którzy właśnie dołączyli do ISIS, no i oni teraz płaczą, że chcą wrócić do Francji. No ale większość tych Muhammedów i tak dalej, no to wybrało po prostu walkę w imię ISIS. No tutaj jest troszeczkę inaczej, no jest kompletnie inaczej, no bo ludzie, ci Wenezuelczycy wyjechali, bardzo często wylądowali powiedzmy w Miami, no i właśnie stamtąd zawsze jest dosyć taka rewolucyjna atmosfera, bo tak samo jak z Kuby wyjechało dużo tych Kubańczyków, wylądowało w Miami, no to tam też jak robili desant w tej Zatoce Świń i wysyłali tych kontrrewolucjonistów, których Castro tam też wymordował, no to właśnie oni się szkolili w Ameryce, w Wenezueli. No Amerykanie, możemy się zapytać, dlaczego Ameryka ma być związana z tą Wenezuelą. No dlatego, że w sumie to wszyscy ci Kubańczycy, Ruscy, Chińczycy i Irańczycy, oni w zasadzie atakują Zachód, atakują cały ten świat zachodni, atakują te strefy wpływów. Ameryka w sumie to z Chinami, z Rosją na poziomie takim idei czy wojny w przestrzeni komputerowej, internetowej, no to informacyjne, no to już jest, to trwa od jakiegoś czasu. Ameryka patrzy na tą biedną Wenezuelę z punktu widzenia tylko tych głodujących Wenezuelczyków, którzy pozjadali te wszystkie zebry, no ale to jest wojna, powiedzmy, światów już teraz. To już można powiedzieć, że jednak ten Maduro i Chavez poprzednio, wprowadzając ten socjalizm, a Rusy go popierają, no bo tak jak kiedyś popierali, powiedzmy, Kubę, no to teraz popierają tą Wenezuelę. Kiedy to się zapadnie? No myślę, że prawdopodobnie bardziej będzie wykończą. Jak tam następnie rewolucja, no to wspominałem o okrągłym stole, no ale przypuszczalnie to już chyba jest za dużo, żeby był okrągły stół. Po prostu powywieszają ich i tam będzie
krwawa jatka. Będzie po prostu krwawa jatka i będzie jakieś rozliczenie. Co najmniej będzie rozliczenie, mam nadzieję, typu czechosłowackiego po upadku socjalizmu, kiedy zabronili, parlament zabronił udziału, powiedzmy, tych byłych partyjniaków socjalistycznych w udziale w polityce. No, kretyn Mazowiecki zrobił to właśnie, że zrobił tą grubą kreskę, no i w zasadzie te stare mordy zrobiły się nowe mordy, no i teraz dzieci, powiedzmy, i wnuki rządzą Polską i to jedna wielka ustawka 4 czerwca, to w zasadzie ten cały ten okrągły stół, to była jedna wielka ustawka, zaczynając od Bolka styropianu, poprzez Jaruzela, pierwszego prezydenta, przez wszystkie te twarze dnia dzisiejszego, Kalisze, Millery i wszystkie te oszukana cała ta polityka. Także biedna jest ta Wenezuela, biedna była Polska, biedni emigranci z Wenezueli czy z Polski. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, serdecznie zapraszam, tutaj jest guziczek, można nacisnąć, dzwoneczek, dzyń, dzyń, codzienne filmiki, codzienne powiadomienia. Piszcie, komentujcie, pytajcie, wysyłajcie, gdzie się da, polecajcie, gdzie się da i do następnego codziennego filmiku.